Dzień dobry, serdecznie Państwa. Witam dzisiaj kolejne pierwsze spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem, jakie przeżył Natanael, którego Pan Jezus Chrystus określił jako szczerego Izraelitę. Natanael był według Pana Jezusa szczerym Izraelitą. Znajdujemy tą informację w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 43 do 51 wersetu. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzecze mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Widzimy, że tutaj jest sytuacja, którą moglibyśmy nazwać otwartym niebem. Kiedy Natanael usłyszał wiadomość, znaleźliśmy tego, o którym pisał w prawie, w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu, zapytał spontanicznie, czy z Nazaretu może być coś dobrego. Z tej uwagi dowiadujemy się, że Nazaret był miejscowością o złej reputacji. Był miejscowością pogardzaną oraz mającą złą reputację. Ponieważ nasz Pan wychował się właśnie tam, był też nazywany Nazarejczykiem. Imię to otrzymał po raz pierwszy od swoich wrogów. I to widzieliśmy w Marka, pierwszy rozdział, 24 werset. Ale później zostało ono przyjęte przez ogół, to imię. Nawet aniołowie Boży tak Pana Jezusa nazywają, m.in. w Marka 16, rozdział 6, werset. A ewangelista Mateusz pisze o prorokach, którzy już przepowiadali, że zostanie nazwany tym imieniem, i to widzimy m.in. napisane wyraźnie. Co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie. Na próżno będziemy szukali takiej konkretnej wypowiedzi w Starym Testamencie. Jeżeli jednak poznamy, że Nazaret oznacza latorośl, wszystko stanie się dla nas jasne i zrozumiałe. Niejednokrotnie został właśnie tak nazwany Jezus Chrystus przez proroków, o czym czytamy m.in. w Jeremiasza, 23 rozdział 5 werset, Jeremiasza 33 rozdział 15 werset i w Zachariasza 3 rozdział 8 werset oraz Zachariasza 6 rozdział 12 werset. Jako ta latorośl był on, Pan Jezus Chrystus, był on jedynym bezgrzesznym i sprawiedliwym człowiekiem. W ten oto sposób imię to, które zostało nadane z pohańbienia, w celu poniżenia go, obrażenia go, stało się dla niego tytułem przynoszącym mu chwałę. Wielu ludzi, tak jak Natanael, miało zły pogląd o Jezusie Chrystusie. Możemy spotkać się z tym samym problemem, kiedy ludziom ze świata opowiadamy o Panu Jezusie, kiedy o nim opowiadamy. I Filip powiedział: Pójdź i zobacz. W ten sposób Filip próbował przezwyciężyć niechęć Natanaela, każąc mu samemu wyrobić sobie o nim własną opinię. Ostatecznie doszło więc do spotkania z Jezusem. Rozmowa, która rozwinęła się pomiędzy tymi dwoma osobami, jest bardzo interesująca. Jezus Chrystus poznaje
szczerość tego mężczyzny. Natanael w dalszym ciągu pozostaje trochę ostrożny. Dlatego zadaje Panu Jezusowi Chrystusowi, zadaje Panu to pytanie. Skąd mnie znasz? Skąd mnie znasz? Wtedy zostaje objawiona boskość osoby Pana Jezusa Chrystusa. On wiedział wszystko o tym człowieku. I bardzo ciekawa jest ta wypowiedź. Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Zanim cię zawołał Filip. Tym słowem przekonał tego szczerego Izraelitę, który uznał Pana Jezusa Chrystusa, który uznał Pana za zapowiedzianego króla izraelskiego, o czym czytamy w psalmie numer 2. Tym samym został spełniony warunek i od tej pory Natanael mógł widzieć jeszcze większe rzeczy. Pan Jezus objawił mu się w swojej chwale jako Syn Człowieczy. Pod tym imieniem nie panuje jedynie nad Izraelem, ale nad całym stworzeniem, o czym czytamy w psalmie 8. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Aniołowie, którzy po niebiańskiej drabinie wstępowali i zstępowali, wskazują na dwa wielkie kierunki Bożego dzieła, na dwa wielkie kierunki Jego dzieła. On, który po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, też był tym, który zstąpił z nieba na ziemię. On, który po swoim zmartwychwstaniu wszedł do nieba, był tym, który zstąpił z nieba na ziemię. Niebo zostało otwarte. I niebo zostało otwarte, po pierwsze, poprzez wstąpienie została zaoferowana ludziom łaska Boża, a po drugie, poprzez wstąpienie do nieba zostaną wszyscy wierzący zabrani do Boga. Zarówno podczas przyjścia Pana Jezusa z nieba, zarówno podczas Jego przyjścia z nieba, jak i powtórne wstąpienie do nieba i przez to wstąpienie do nieba, jak i powtórne wstąpienie do nieba, Jezus Chrystus jest tą osobą, której poświęcona jest cała uwaga oraz służba aniołów. Niebo jest otwarte i przecież to jest cudowny, przepełniony łaską Bożą fakt. I dla ciebie niebo może być otwarte, jeśli spotkasz się z Panem Jezusem. Jeśli jeszcze się nie spotkałeś z Panem Jezusem, to przyjdź do Pana Jezusa spotkać się jak najszybciej za Twojego życia tu na ziemi. Bo jeśli zdążysz tak długo zwlekać, że aż śmierć Cię rozłączy od ciała i spotkasz się z Panem Jezusem po śmierci Twojego ciała, to spotkasz się z Nim wtedy w sądzie, ku potępieniu. Ale jeżeli spotkasz Pana Jezusa tutaj na ziemi, to przyjdź do Niego z wyznaniem Twoich grzechów, prosząc o przebaczenie, pamiętając, że Jezus umarł za wszystkie Twoje grzechy. Następnym spotkaniem, pierwszym spotkaniem z Panem Jezusem, jakim chciałbym się zająć, to będzie spotkanie z Nikodemem, opisane w Ewangelii Jana, rozdział 3, gdzie Nikodem przychodzi w nocy do Pana Jezusa i dlatego warto wziąć pod uwagę, że i Ty możesz w nocy grzechu Twojego przyjść do Pana Jezusa. Uwierz Panu Jezusowi, a będzie Ci to poczytane ku usprawiedliwieniu. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.